Witajcie, Mroczna Armio, w trzecim już odcinku o tajemniczych kryptydach. We wcześniejszych odcinkach dowiedzieliśmy się już coś więcej na temat Chupacabry i Skinwalkera, a teraz czas przenieść się w morskie głębiny i przedstawić wam kryptydę, jaką jest Runan Thach. Ja nazywam się Radosław Czajkowski i zapraszam do trzeciego odcinka z serii o kryptydach. Mieszkańcy kilku miast nad Morzem Kaspijskim w Iranie i Prowansji Azerbejdżańskiej opowiadają, że widzieli człowieka amfibię, który miał pływać pośród ogromnych ławic ryb. Plotka głosi, że wody, w których pływał, stały się czyste. Od kilku lat mieszkańcy obszarów przybrzeżnych wokół południowego i południowo-zachodniego Morza Kaspijskiego donoszą o pewnej amfibii przypominającej człowieka. W marcu 2005 roku irańska gazeta Zindagi opublikowała relację naocznego świadka z załogi Baku azerskiego Travela. To stworzenie pływało równoległym kursem w pobliżu łodzi przez długi czas, powiedział Gafar Gasafon, kapitan statku. Na początku myśleliśmy, że to duża ryba, ale potem zauważyliśmy włosy na głowie potwora, a jego płetwy wyglądały dość dziwnie. Przednia część jego ciała była wyposażona w ramiona, powiedział kapitan. W Azerbejdżanie nikt nie traktował poważnie jego historii. Brzmiała ona na tyle niedorzecznie, że każdy, kto ją usłyszał, twierdził, że on i jego załoga byli pijani. Wręcz przeciwnie, wkrótce po opublikowaniu jego wywiadu biura irańskiej gazety zostały zalane licznymi listami czytelników, którzy twierdzili, że historia ta jest kolejnym dowodem na istnienie tak zwanego człowieka morza. Czytelnicy zwrócili uwagę, że wielu rybaków wielokrotnie widywało to dziwne stworzenie na morzu i na lądzie po tym, jak wulkany dna morskiego w rejonie Babolsera ożyły w lutym i zintensyfikowały się operacje wydobycia ropy naftowej na Morzu Kaspijskim. Wszystkie relacje naocznych świadków zawierają podobny opis morskiego humanoida. Jego wzrost to około 165 cm. Ma mocną budowę ciała, a jego stopy są płetwonogie i ma cztery płetwiaste palce na obu dłoniach. Jego skóra ma kolor księżycowego światła. Włosy na jego głowie wyglądają na czarno-zielone. Jego ręce i nogi są krótsze i cięższe niż u osoby średniej budowy. Czubek jego głowy wygląda jak dziób delfina. Brak informacji jest o uszach. Jego oczy są duże i okrągłe. Pysk stworzenia jest dość duży. Jego górna szczęka jest prognatyczna, a dolna warga płynnie przechodzi w szyję. Brakuje podbródka. Irańczycy nazywali stworzenie Runan Thach lub Panem Mórz i Rzek. Nazwa jest częściowo oparta na powieściach o dużych ławicach ryb towarzyszących stworzeniu na morzu. Inne historie odnoszą się do wód, które stały się krystalicznie czyste i pozostały takie przez 2 lub 3 dni po tym, jak stworzenie pływało w tych obszarach. Wędkarze twierdzą, że ryby, które przez jakiś czas pozostają żywe w sieci, mogą wyczuć stwora wychodzącego z głębokiego błękitnego morza. Zgłoszono, że ryby wydawały ledwo słyszalne bulgotanie, gdy potwór się zbliżał. Mówiono, że odpowiadał na wezwanie połowu, wydając podobne gardłowe dźwięki. Bardzo podobną istotę
można zobaczyć w bajce Ben 10. Tam nosi ona nazwę Rip Jaws, ale też w filmie, który zdobył Oscara w 2018 roku o nazwie Kształt wody. Film opowiada o tym, jak do tajnego rządowego laboratorium, w którym pracuje niema sprzątaczka, wprowadza się nowy mieszkaniec. To wyłowiona z dna morza, obdarzona boskimi mocami istota, przypominająca filmowego potwora z Czarnej Laguny. Wszystkie te trzy kryptydy przypominają tą opisaną przeze mnie. Niektórzy badacze uważają, że nie ma dymu bez ognia, a krążące po Iranie historie mogą być prawdziwe. Poza tym w maju Runan Sach widzieli azerscy rybacy mieszkający w wioskach położonych między miastami Astara i Lenkoran. Zgodnie z teorią, stworzenie nie jest samotne. Istnieje rodzina podwodnych ludzi, którzy mają swego rodzaju misję rozwiązywania problemów środowiskowych Morza Kaspijskiego. W starożytnej mitologii Morze Kaspijskie ma również swoje własne miasto, Atlantydę, które zniknęło w wodach. Wiele opowieści odnosi się do podwodnych miast, a archeolodzy odkryli ich pozostałości. Legendarne miasto Ithil może być jednym z nich. To kwitnące miasto, zbudowane w IX wieku na wybrzeżu północnego Dagestanu, było stolicą chazarskiego haganatu. Ale miasto po prostu nagle zniknęło. Ithil przypomina historię zamku Sabail, którego pozostałości leżą pod wodą. Sabails są wymienione w Koranie muzułmańskiej świętej księdze jako znajdujące się w ziemi Saba. Ludzie czcili słońce, a ponieważ byli nieposłuszni Bogu, ich ziemia została zalana wodami. Sabail można również powiązać z historią Aleksandra Wielkiego. Król macedoński był gotów podbić miasto ze wspaniałym zamkiem na Morzu Kaspijskim. Nie mogąc uzyskać zgody mieszkańców, Aleksander zasięgnął rady Arystotelesa, który zwrócił uwagę, że miasto i zamek zostały zbudowane na dużej skale nad miastem. W ten sposób sporządzono specjalny płyn do rozpuszczenia skały, co spowodowało zalanie miasta. Reprodukcja flory i fauny w Morzu Kaspijskim uległa znacznemu pogorszeniu z powodu gwałtownego wzrostu wydobycia ropy naftowej na morzu i podwodnej aktywności wulkanicznej w powyższych częściach morza. Astrachańscy rybacy od dawna narzekają na spadek populacji jesiotra, całkowity zanik szprota i ryb tym podobnych. Dane z branży owoców morza wskazują, że sytuacja w południowej części Morza Kaspijskiego pogorszyła się jeszcze bardziej. Kaspijski Runan Sach nie jest jedynym gatunkiem podwodnego człowieka, który został zarejestrowany. Zarówno Herod, jak i Platon wierzyli, że pierwotni ludzie byli amfibiami i mogli stworzyć podwodne państwo. Współcześni lekarze faktycznie zgadzają się z tą teorią, mówiąc, że czkawka jest atawizmem sięgającym czasów starożytnych, kiedy ludzie mieli zarówno płuca, jak i skrzela. Książka zebranych artykułów naukowych zatytułowana Wszechświat i ludzkość, opublikowana w Sankt Petersburgu w 1905 roku, zawiera historię samicy morskiej złapanej na Karaibach. Zawiera również historię o martwych ciałach amfibii wyrzuconych na brzeg Azorów w 1876 roku. Ich opisy w dużej mierze odpowiadają opisowi Runan Sach. W 1928 roku w Karelii odnotowano amfibię podobną do człowieka.
Stworzenie to było wielokrotnie widywane w jeziorze Vellozero przez lokalnych mieszkańców. Grupa naukowców z Uniwersytetu w Petersburgu przybyła, aby zbadać sprawę na miejscu. Niestety ustalenia zostały utajnione, a członkowie grupy badawczej ostatecznie zginęli w gułagu. Według najnowszych doniesień medialnych Irańczycy rozpoczęli już badania nad kaspijskim fenomenem. Międzynarodowa społeczność naukowa mogłaby również pomóc rozwiązać zagadkę, ale czy tym razem polityka nie stanie na przeszkodzie nauce? Zobaczymy. To by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Ci się podobał, a jeśli Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę. No i oczywiście komentarz, w którym napisz, czy uważasz, że takie stworzenie mogłoby istnieć, a może istnieje, oraz co byś chciał zobaczyć w kolejnym odcinku serii o kryptydach.